Iluzjoniści na całym świecie nie chcą, żebyście oglądali ten program. Magik w masce powraca, by wyjawić najbardziej strzeżone tajemnice. Niesamowite pojawienia. Ucieczki przed śmiercią. Niewytłumaczalne lewitacje. Zdumiewające zniknięcia. Zaskakujące sztuczki i złudzenia. Żaden magik nie jest zbyt sławny, żadna sztuczka zbyt trudna, a tajemnica zbyt święta. W naszym programie poznacie wszystkie tajniki pracy iluzjonisty. Magia bez tajemnic. Dziś magik w masce wyjawi sekrety lewitującej, śpiącej królewny. Piękności pojawiających się w zamkniętej kabinie. Wbijania uroczej damy na imponujący pręt. Ponadto niesłychanie zadziwiająca sztuczka. Negacja praw czasoprzestrzeni i drzwi do innego wymiaru. To i jeszcze więcej w programie Magia bez tajemnic. Na początek klasyczna sztuczka od lat pokazywana w telewizjach i na scenach całego świata. Asystentki tańcem wprowadzają nas w nastrój. Dobra robota. Nieważne jak bardzo są zdolne, zawsze przyda się jeszcze jedna. Oto i ona. Nice. Ładna. Wchodzi na krzesło i kładzie się na desce podpartej dwoma innymi krzesłami. Wchodzi kolejna asystentka i zabiera krzesło. Magik wprowadza dziewczynę w trans, a asystentki zawijają ją w zwisającą tkaninę. Dobranoc, Anno. Magik stoi na platformie, więc możemy obserwować jego poczynanie. Czary i dziewczyna unosi się. Asystentki zabierają krzesła podpierające deskę. Dziewczyna zawisa w powietrzu. I wznosi się coraz wyżej. Jedna z asystentek przynosi stalową obręcz. Magik przesuwa ją, by pokazać, że nic nie podtrzymuje deski. Przesuwa obręcz jeszcze raz i asystentka ją zabiera. Magik nakazuje, by dziewczyna spłynęła w dół. Niesamowite. I nie ma tu żadnych żyłek ani sznurków. Magik prosi, aby asystentki podparły deskę krzesłami, zanim ta opadnie na ziemię. Tkanina zostaje zdjęta i znów widzimy dziewczynę lewitującą za sprawą czaru. Jak magik sprawił, że asystentka lewitowała na naszych oczach? Na początku deska wspiera się na dwóch krzesłach. Asystentka zostaje okryta tkaniną. To pierwsza tajemnica.
Za tkaniną schowany jest mechanizm podtrzymujący deskę. Krzesła pełnią funkcję dekoracyjną. Bez materiału widzimy konstrukcję wspierającą deskę i dziewczynę. Magik, wchodząc na platformę, zasłania mechanizm przed oczami publiczności. Ale jak unosi dziewczynę? Kolejny sekret kryje się w platformie. To silnik elektryczny połączony z tłokiem hydraulicznym, który podtrzymuje dziewczynę i unosi ją w górę. Platforma zawiera następną tajemnicę. Pod wykładziną kryją się dwa przyciski. Gdy magik wprowadza dziewczynę w stan lewitacji, tak naprawdę włącza silnik. Jeden przycisk powoduje wznoszenie, drugi opadanie. Deska jest połączona z mechanizmem. Więc jakim cudem magik dwa razy przesuwa obręcz nad ciałem dziewczyny? Sekret to konstrukcja mechanizmu. S-owata rura połączona jest z deską. Za pierwszym razem magik wsuwa obręcz w zagięcie rury. Gdy dochodzi do końca, wysuwa uwięzioną część obręczy z drugiej strony. Tym sposobem wydaje nam się, że obręcz przeszła wokół ciała dziewczyny. Zmyślna choreografia sprawia, że wszystko wygląda naturalnie. Publiczność skupia się na wypatrywaniu linek, a po przesunięciu obręczy jest przekonana, że dziewczyna unosi się za sprawą czarów. Nawet ja jestem w stanie w to uwierzyć. Następnie magik naciska drugi przycisk i dziewczyna wraca do pozycji wyjściowej. Krzesła są znów na miejscach i koniec sztuczki. Nic nadzwyczajnego, jeśli znamy jej tajniki. Oto klasyczna mikroiluzja, wykonywana przez ulicznych sztukmistrzów. Magik pokazuje kawałek białego papieru. Nie ma w nim nic szczególnego. Nic nie kryje się też w dłoniach magika. Kładzie papier na stole i bierze do rąk pudełko zapałek. Wyjmuje jedną. Zamyka pudełko. Pociera zapałkę i zapala świecę. Nie próbujcie tego w domu. Następnie magik zwija papier w kulkę. Zbliża ją do płomienia i koniec. Ale papier się nie spalił. Rozwija kulkę, z której w magiczny sposób wyłania się banknot $100. Gorący, ale to żywa gotówka. Jak magik zamienił kawałek papieru w $100? Oto tajemnica. Na początku magik pokazuje zwykły kawałek papieru. Nie do końca zwykły, ale o tym za chwilę. Zapałki są zwyczajne, ale pudełko kryje kolejny sekret. W zasłoniętej części schowany jest banknot, który później się pojawi. To prawdziwa zmięta $100. Przed występem magik zmiał ją i wsunął do pudełka. Dlatego wcześniej pokazał nam puste dłonie. Wysunął pudełko na tyle, by umieścić w nim banknot. Oto jak się wszystko odbyło. Gdy magik zdejmuje zapałkę, przesuwa pudełko i banknot wpada do dłoni. Tu widzimy, jak to zrobił. Z pieniędzmi w ręce iluzjonista zapala świecę i zwija papier w kulkę. Tak naprawdę zawija w papier $100.
Gdy biały papier płonie, banknot już czeka, by się pojawić. Ale czemu pieniądz nie spłonął? Mówiłem, że papier nie jest zwyczajny. Został nasączony substancją chemiczną, wywołującą gwałtowne i efektowne spalanie. Setka nie ucierpiała. Wystarczy tylko ją pokazać i koniec sztuczki. Tajemnica ma swoją cenę. Za chwilę sekrety stworzenia pięknych kobiet z chmury dymu. Przenikanie do alternatywnego wszechświata. Dowiemy się, jak nasz magik zgubi brzuch i nabije na żelazny pręt niewinną dziewczynę. To i jeszcze więcej w programie Magia bez tajemnic.